Tadeusz Mazowiecki. Z tej strony również? Tak. Oraz w naszej kronice. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Bartek podbiegł. Możemy się dotknąć. Dziękujemy bardzo. W imieniu Wojska Polskiego. Panie premierze, w imieniu Wojska Polskiego gratulacje najlepsze. My się pamiętamy z 1 września w placu zamkowego. Miałem przyjemność pościsnąć. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jerzy Lemoniak z Kultury Polskiej. Bardzo miło, dziękuję. Ja jestem wiceprezydent Polski Rozdzielczej Strony Polak Association. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu. Przepraszam panów dziennikarzy, ale proszę się przesunąć, bo trenera nie widać. Nie, nie, ale to wszystkich musimy. Ja wiem, ale musimy, bo tu jest pierwszy rząd rządowy. Proszę przejść. Proszę, prosimy was, tutaj musimy mieć przejście absolutnie. Witam wiceministra spraw zagranicznych pana Jana Majewskiego. Witam wiceministra handlu zagranicznego pana Dariusza Ledworowskiego. Ministra II Rzeczypospolitej profesora Wacława Jędrzejewicza.
szanowny panie premierze. Cieszę się, że tworzymy w tej chwili, że jest mi dane spotkać i powitać pierwszego premiera rządu, który prowadzi Polskę do niepodległości. Należę do pokolenia, które po 123 latach niewoli wywalczyło w Polsce niepodległość, a także jestem jedynym żyjącym członkiem rządów marszałka Piłsudskiego i to w trzech gabinetach. Następne pokolenie znów znalazło się w pierwszej linii walki o Polskę. W czasie II wojny światowej okupant niemiecki nie znalazł w Polsce Kissinga. Istniało polskie państwo podziemne z suwerenną władzą w Londynie. Po 1945 roku Polska była rządzona przez Polaków, których nazwiska nie są godne przypomnienia. Władze Polski niepodległej, jakkolwiek nieuznawane przez obcych, pozostały w Londynie. Tam też przechowywane są symbole państwowości polskiej, jak ostatnia konstytucja oraz sztandar i pieczęć prezydenta. Nazwiska Władysława Raczkiewicza, generała Andersa, Edwarda Raczyńskiego i wielu innych pozostało na kartach historii polskiej. Główny ciężar walki o niepodległość spoczął przez długie lata na emigracji, zwłaszcza na Polonii Amerykańskiej. Dziś ta rola Polonii jest pomocnicza, jest służebna. W osobie pana, panie premierze, widzimy przywódcę narodu polskiego, który skutecznie zmierza do niepodległości i demokracji. Życzymy panu jak najszybszego osiągnięcia tego celu. Wybór w wolnych i demokratycznych wyborach parlamentu i prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyjście z Polski wojsk obcych będzie tego wyrazem. Szczęść Boże! I cieszę się ogromnie z przybycia do nasz pana premiera. Współtwórczy nareszcie wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej. Tak powitano premiera rządu polskiego, przebywającego w Stanach Zjednoczonych. Wiążemy nie tylko ze słowami naszej polskiej tradycji. Witaj dostojny, miły gościu. Gość w dom, Bóg w dom. Ale z nadziejami na przyszłość. Historia dała Ci twardą Twoją dłoń, los naszej wspólnej ojczyzny, ale również sprawy wielkie, które jak łańcuch zażywiały się o siebie. Historia tworzy nie tylko wielkie narody. Dziękujemy, że oprócz twardej dłoni masz bystry wzrok i potrafisz objąć z niej tak wschód i zachód, że sercu najbliższy Ci kraj orłem w kolonie. Z głębokim zrozumieniem odpowiedzialnej misji na ziemi amerykańskiej życzymy gorąco owoców z tej wizyty, które rezultaty będą tak ważne dla narodu polskiego. Życzymy również panu premierowi dużo zdrowia, sił
wytrwałości w obudowie pańskiej moralności i gospodarki. Niech uśmiech gości jak najczęściej na Pana twarzy. Szczęście Panie Bogu. Panie premierze, panie i panowie. Mr. Premierze, Polonia Metropolii Nowojorskiej serdecznie wita pana premiera w tym wielkim mieście Nowym Jorku. Cieszymy się ogromnie, że wreszcie po 45 latach od zakończenia II wojny światowej Polska znalazła się w kręgu państw demokratycznych. Pan premier reprezentuje dzisiaj wolną, niezawisłą, odrodzoną Polskę. Naród polski przez wiele lat cierpiał i walczył o swoje słuszne prawa. Byliśmy zawsze z narodem. Przeżywaliśmy ich cierpliwość. Zrobić kolejkę od tej strony. Proszę nie podchodzić z tamtej strony. Proszę od tej strony. Panowie z aparatami, proszę się odsunąć. Dziękuję. Get ready, John. Oh, they're in the way. I can't get up there. Either take it or kill it. One or the other. All right. Make sure that it's done. Just a minute, man. We're coming around. These are my friends. Go. Go. Okay, you want to take the picture? Oh, yeah. Teddy, all right.